Prawo i Sprawiedliwość rusza z zespołem pracy dla Polski. Poprzez dyskusję z udziałem polityków i ekspertów opozycja próbuje zbudować programową odpowiedź na działania rządu. Tematem pierwszego spotkania był centralny port komunikacyjny. O szczegółach mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Za nami pierwsza dyskusja przedsięwzięcia bardzo ważnego, to znaczy pracy zespołu pracy dla Polski. Na czele tego zespołu stoi pan premier i to jest instytucja, która ma odegrać, jeżeli chodzi o działalność Prawa i Sprawiedliwości, działalność w opozycji, rolę, którą trzeba określić jako więcej niż bardzo ważną. Dlaczego? Jesteśmy w szczególnej sytuacji politycznej, nie dlatego, że jesteśmy w opozycji, bo to jest zupełnie normalne w demokracji, tylko dlatego, że mamy w Polsce próbę zniszczenia systemu państwa prawa i zniszczenia demokracji. Ale to nie zwalnia nas od pracy odnoszącej się do merytorycznych kwestii związanych z rozwojem naszego kraju, z wykorzystaniem jego szans, z przedstawieniem społeczeństwu tego wszystkiego, co w Polsce jest do zrobienia, co można zrobić, co trzeba zrobić i co właśnie te szanse dla Polski to niekiedy szanse naprawdę bardzo duże, w wielu wypadkach bardzo duże, będzie razem budowało. Centralny port komunikacyjny, którym dzisiaj zajęliśmy się, to właśnie jedna z tych szans.